Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Sieradzkiego starosta Mariusz Bądzior podsumował swoją kadencję i opowiedział o najważniejszych przedsięwzięciach, jakie zostały wykonane, a także o tym, czego nie udało się zrealizować. Ten pierwszy okres był trudny, ale ja myślę, że reasumując całą tą kadencję, to ona wyszła całkiem nieźle. 7 kilometrów drogi na końcu powiatu w gminie Klonowa. Piękna droga, 6-metrowa. Jest to takie okno na świat dla mieszkańców samej gminy Klonowa. Droga w Burzeninie, na Niechmirowie. Tam też już jest kawałek ładny drogi zrobiony. Niedużo nam brakuje do tego, żeby powiat sieradzki połączył się z sąsiednim powiatem. Piękna droga, gdzie na Charupi Wielkiej, okalająca tutaj zbiornik Smardzew. Ja myślę, że uda nam się w najbliższym czasie również pociągnąć ulicę tutaj Rejmonta dalej w inwestycji i to już będzie połączone ze zbiornikiem. Droga Rejmonta, gdzie jest kawał dobrej roboty zrobiony. Dalej tutaj mówimy o ulicy Aleja Grunwaldzkiej, gdzie są zrobione chodniki, ścieżki rowerowe. Mówimy też o szkołach. Udało nam się zrobić przecież dwa boiska. Boisko w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci niepełnosprawnych. Mamy również boisko tutaj w jednej z naszych największych szkół technicznych. Mówię tutaj o potocznie o mechaniku, gdzie udało nam się zrobić boisko trawiaste, gdzie jest bieżnia, bieżnia do skoków dal. Pozyskane zostały pieniądze na to, żeby doposażyć i klasę, mówię tutaj i w mechaniku, i w CEZ-ie, jeżeli mówimy o naszych seniorach. Sam Witów, gdzie została odnowiona nawierzchnia, gdzie został odnowiony pałac. Bardzo ładnie to wygląda w parku. Weźmy tutaj chociażby nasz bankowiec, gdzie zostały odnowione sale, gdzie została odnowiona stołówka. Teraz przystąpiliśmy do dwóch takich sztandarowych inwestycji. Chodzi mi o rehabilitację. Jeżeli chodzi o dom seniora, na taką formę dziennego pobytu jest również zapotrzebowanie i nasi mieszkańcy nam często o tym zgłaszali, często o tym mówili i dlatego poszliśmy w tym kierunku, że będziemy otwierać ten dom seniora. Również jest w remoncie, będzie to w Bankowcu. Jest jeszcze jedna rzecz, którą powoli realizujemy małymi krokami, to jest również wzrost wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń w całym sektorze tutaj powiatowym. Mówię tutaj od urzędnika poprzez opiekuna, który jest w domu pomocy. I tutaj pensje, szczególnie urzędnicze, rosną powoli. Ale powoli rosną również w domach pomocy społecznej w ciągu tych kilku lat udało nam się, że systematycznie staramy się przynajmniej raz w roku robić podwyżkę dla pracowników, którzy pracują. Panie starosto, obserwując posiedzenia radnych powiatowych, było różnie. Było emocjonalnie, było mocno i było też merytorycznie. Z perspektywy kończącej się kadencji, w dwóch słowach, jak pan ocenia tą w ogóle kadencję i współpracę zarządu z radnymi? Ja uważam, że merytorycznie radni są przygotowani dobrze do pełnienia funkcji radnego. To, co pan redaktor powiedział, i są kłótnie, i się głaszczemy, ale z kłótni tworzy się coś pięknego, bo o to chodzi, że nie możemy mieć wszyscy jednakowego zdania, nie możemy w jednym kierunku patrzeć. Są radni, którzy mają swoje zdanie, na dodatek tego wymieniamy te zdania, próbujemy, że tak powiem, prześcigamy się w tym, kto ma rację. Z tego rodzą się i uchwały, i rzeczy, które później procentują dla społeczeństwa, bo tak naprawdę radni, którzy tutaj obradują na tej sali, to są przede wszystkim działają na rzecz dobra społeczeństwa, więc myślę, że z radą współpracuje się dobrze. Mieliśmy okazję także porozmawiać z przewodniczącym Rady Powiatu, który podsumował najważniejsze działania i inwestycje, jakie zostały zrealizowane w tej kadencji. To jest moja już czwarta kadencja i myślę, że można było powiedzieć, że jest to kadencja najtrudniejsza. Nigdy w poprzednich kadencjach nie mieliśmy na przykład problemów z finansowaniem oświaty. Teraz pojawiły się potężne problemy. Nałożył się na to niż demograficzny. Co za tym idzie, otrzymywaliśmy jako powiat mniejsze subwencje od państwa. Było ciągłe poszukiwanie środków, żeby ta oświata mogła funkcjonować, żeby uniknąć likwidacji kolejnych szkół. Ale to był też czas, kiedy
nie udało nam się również podnieść w sposób jakiś tam odczuwalny najniższych płac, które są między innymi w naszych domach pomocy społecznej, wśród pracowników ochrony i obsługi, również w oświacie, ale to już jest od nas niezależne, nauczyciele, również te ich wynagrodzenia od lat niepodnoszone powodują to, że coraz trudniej im się żyje. Ale nawet też pracownicy administracyjni w starostwie, też te płace są na bardzo niskim poziomie. Co nam się udało? Dosyć sporo udało się pozyskiwać środków zewnętrznych na inwestycje, szczególnie inwestycje w infrastrukturę drogową. Dobrym przykładem jest Sieradz, gdzie te drogi powiatowe na terenie miasta Sieradza wyglądają całkiem przyzwoicie. Zrobiliśmy taką dużą inwestycję, to jest ulica Rejmonta, która była bardzo zaniedbana i od lat czekała na inwestycje, ale też na wielu drogach powiatowych położyliśmy nakładki. Te drogi powiatowe już w mieście wyglądają całkiem przyzwoicie. Udało się właśnie współpracować z samorządami gminnymi, z samorządem miasta Sieradza po raz pierwszy w tej kadencji. Taka dobra współpraca była, gdzie te samorządy w dużej mierze partycypowały w inwestycjach właśnie drogowych na terenie naszego powiatu. Zapytaliśmy także przewodniczącego o to, jak ocenia dotychczasową współpracę z członkami Rady Powiatu Sieradzkiego. Ta współpraca nasza była dobra. Udawało nam się dobrze współpracować, nie było jakichś większych tarć i wszyscy możemy sobie to uznać za zasługę, że na końcu tej kadencji możemy sobie podać ręce, popatrzeć sobie w oczy. Mimo tego różnic, które nas dzielą, potrafiliśmy się wznieść ponad podziały polityczne i razem współpracować dla dobra tego samorządu, naszego powiatu. W perspektywie kolejnych lat, w perspektywie kolejnej kadencji, co dla tego powiatu jest najważniejsze? Najważniejszym to by była, gdyby ta rola samorządu powiatowego była wzmocniona, a co za tym idzie, żeby większe środki spłynęły na ten szczebel samorządu, żeby ten samorząd, który ma bardzo szerokie zadania, miał narzędzia, przy pomocy których mógłby je realizować. Jak zwykle powtarza się sprawa infrastruktury drogowej, ale również jest coraz większe ciśnienie, to o czym mówiłem, czego się nie udało, na wzrost wynagrodzeń w naszych jednostkach, bo już pojawiają się problemy kadrowe. Budżetówka, jeżeli chodzi o płace czy sektor finansów publicznych, pozostał z tyłu. Znacznie lepiej już się zarabia w tym sferze usług, przemysłu, no i ludzie zaczynają uciekać.